bilansu kwartalnego. Ale jeszcze kolejna niezwykłość, która mnie spotkała, to to, że ten festiwal jest też dzięki przyjaciołom, z którymi tworzymy to. I wśród nich jest Kasia Herman, którą też bardzo zapraszam do nas. A Kasia Herman była na tym samym roku, którym ja byłem. Także jesteśmy uczniami pani profesor. I teraz poproszę Kasię, bo powodem naszego spotkania jest książka, którą wspólnie z Tomkiem Brzozowskim wydaliśmy, Pytania, które się nie kończą. I poproszę, żeby Kasia przeczytała wstęp tej książki. Właśnie, tutaj miał być z nami pan Tadeusz Sobolewski, który jest... Który tutaj go nie ma, ale jest w książce i rozmawia z panią profesor w sposób niezwykły. No właśnie. Dlaczego zajmujesz się sztuką? Pytała Maję Komorowską Barbara Osterloh w pejzażu. Nie każdemu artyście można zadać takie pytanie. W tej książce ona sama stawia pytania. Pytania, które się nie kończą. A sięgają bardzo daleko, w głąb własnej pamięci i świadomości. Maja Komorowska ma niezwykłą zdolność dotykania najciemniejszych stron życia i prześwietlania ich wewnętrzną jasnością. Na ile to się bierze z własnej natury, z rodzinnego domu, a na ile z teatru Jerzego Grotowskiego czy Krystiana Lupy? W jej grze jest błysk szaleństwa, które odsłania dobro. Taka jest, gdy w szczęśliwych dniach Becketta śpiewa na końcu swoją złamaną arię, gdy u Lupy w wymazywaniu Bernarda w scenie snu zamieniła się w ptaka, gdy w sztuce hiszpańskiej Rezy za jej sprawą przedstawienie nagle wzlatywało, zamieniało się w ekstatyczny taniec, który kończył się równie monumentalnie, jak się zaczął, pozostawiając tęsknotę i niedosyt. Kiedy patrzę na Maję Komorowską, pewne porównanie narzuca się nieodparcie, choć rzadko się patrzy od tej strony na jej sztukę aktorską. Ona potrafi używać środków komicznych, błazeńskich, bliskich klaunadzie dla uzyskania celu wysokiego, jak Giulietta Masina w Nocach Kalabrii, jak Charlie Chaplin w Światłach Wielkiego Miasta. Ze sztukami, w których gra, toczy osobiste pojedynki, wygrywa na ich własnym terenie, włącza niespodziewanie podteksty, jak w sztuce, gdzie kreuje Sarę Bernard. Grane od lat przedstawienie mimo wszystko w teatrze współczesnym analizuje w taki sposób, że można być razem z nią, towarzyszyć jakby w zbliżeniu w jej poszukiwaniach. Równolegle z tekstem sztuki toczy na scenie swój własny monolog. To, co myślę pod zdaniami ze sztuki, to już jest moja własność. Ta książka jest próbą dotarcia do wewnętrznego monologu wielkiej aktorki. W tym, jak Maja Komorowska analizuje swoje dochodzenie do Winnie, do Sary, potwierdza się to, co mówił Konstanty Stanisławski o wyobraźni aktora. Nie musimy być podobni ani tożsami z postacią. Po prostu zaczynamy podświadomie nią żyć. Jedną z cech jej sztuki aktorskiej jest utrzymywanie równowagi między instynktem a świadomością. W tej książce sięga z jednej strony do tego, co ukryte, podświadome, instynktowne, a z drugiej strony poddaje działania swojej własnej postaci racjonalnej analizie, stawia pytanie, dlaczego. Oglądamy z bliska coś, z czego nie zdajemy sobie sprawy, oglądając Maję Komorowską na scenie. One dwie, aktorka i postać, są połączone wielostronnymi więzami. Wchodzę w nią, zachowuję się tak jak ona i za jej pośrednictwem dowiaduję się czegoś o sobie. Nie ma to nic wspólnego z potocznym pojmowaniem przeżywania na scenie. Ta książka pokazuje, jak praca świadomości przenika to, co w sztuce irracjonalne. W jej sztuce działa prawo odwrotności. Trzeba maski, żeby móc ją zdjąć i poprzez nią zobaczyć prawdziwą twarz. Trzeba doznania absurdu,
żeby zobaczyć dobro i sens. Trzeba ciemności, żeby zobaczyć światło. Tak mówi Thomas Bernard w jej ulubionym eseju. W ciemności wszystko staje się wyraźne. Słowo zaczyna świecić. Kochani moi, no to już trzeba od razu umrzeć.